No tak, dobry, szczęśliwy raj dla nas. No ale to niekoniecznie ta teoria musi się sprawdzać co roku. Po rajdzie warmińskim mówiłeś, że macie jeszcze trochę pracy przy przygotowaniu auta na rajd polski. Faktycznie dużo tej pracy było? Przede wszystkim z ustawieniem, bo tam nie byłem do końca zadowolony z ustawień. I tutaj z początkiem tygodnia mieliśmy testy. Na razie wygląda wszystko dobrze, ale czy do końca będzie to tak działało, jakbym chciał, to dopiero pokażę rajd, dlatego że świeżo jesteśmy w O10 na szutrach i tak do końca nie wiemy jeszcze, w którym miejscu jesteśmy. To nie jest to tak sprawdzona konstrukcja jak dziewiątki, przede wszystkim ustawienia, no ale zawieszenie i wszystkie elementy, które są, one są naprawdę na wysokim poziomie i to musi działać. No, musi działać tylko, żeby znaleźć tą odpowiednią, to odpowiednie ustawienie dla niego. Czyli teraz najwięcej zależy od łącznika między fotelem a kierownicą? No zawsze zależy bardzo dużo i od drugiego członka załogi. Także to na pewno w największym stopniu. Natomiast no, też musi samochód dobrze działać, dobrze pracować, dobrze się prowadzić i szybko przemieszczać się po odcinkach, bo tutaj na szutrach bardzo drobne niuanse działają i to musimy osiągnąć. Musimy osiągnąć, żeby samochód dobrze wyciągał się z zakrętów i wtedy jestem spokojny, będzie szybko. Trasa specjalnie nie zmieniła się od zeszłego roku, więc jak oceniasz samą nawierzchnię po zapoznaniu? Grząsko, twardo? Twardo, jest bardzo dobrze, bo w ubiegłym roku chyba wcześniej były dość mocne opady deszczu, kilka ładnych dni, bądź nawet i dłużej. I te drogi na sam rajd, owszem, była pogoda już ładna, ale drogi były jednak bardzo mocno nasiąknięte wodą i szybko się rozjeżdżały. Były miejsca w lesie, gdzie było bardzo ślisko, natomiast teraz jest idealnie. Jest suchutko, lekka zawsze wilgoć co dzień siadała, także nie powinno być bardzo dużo kurzu, a jestem przekonany, że są bardzo twarde no, na dużej warstwie zwierzchniej szutry.